Ejka, kochani, dzisiaj znowu robię sobie takiego taksówkarza dla mojej mamy, bo moja mama zawsze chce, żebym jak gdzieś podwoziła, a że tata dzisiaj w domu jest, to ja robię dzisiaj za tego takiego, no wiecie, taki co podwozi, no. Jeszcze teraz moja mama poszła do tego przedszkola tutaj, gdzie ten mój brat jest, co ja tutaj chodziłam na te praktyki i powiem szczerze, że aż normalnie mam takie chwile wspomnienia, normalnie ja bym chciała tam wrócić, bo mi się tam bardzo podobało. Ciekawe co u tych dzieci, co ja z nimi tak spędzałam tyle czasu, wiecie, to tak trudne jest, bo wiecie, ja to się łatwo przywiązuję do ludzi, dla mnie to jest trudne, jak mam się z kimś rozstawać i żegnać i wiedzieć, że raczej tam nigdy nie wrócę, bo nie wiadomo, czy ja tam kiedykolwiek wrócę, bo jak dzwoniłam po przedszkolach teraz, to bardzo ciężko jest teraz, żeby gdziekolwiek się dostać, no bo raczej oni, wiecie, już kogoś mają jakby na miejsce tego, co ja szukam, no. No, bywa ciężko, bywa trudno, kochani. Ja bym was też prosiła o taką modlitwę za mnie. Może wy mi pomożecie jakby szybciej znaleźć to, czego szukam. Ale ogólnie, kochani, powiem wam szczerze, jest dzisiaj w sam raz pogoda. Po wczoraj w ogóle mam wrażenie, że już od wczorajszego dnia to jest za moim chłopakiem i mi jest tak dosyć troszkę przykro. Ale mamy później rozmawiać przez telefon, więc się cieszę. Ale powiem wam szczerze, że wczoraj była taka super pogoda. Rano było tak zimno, że mi nogi i stopy zmarzły totalnie. Ale później było tak już 14 stopni, to już było mi super. Ale ta kurtka, którą sobie kupiłam wtedy za 12 zł w Lumpie, ona cudownie mnie grzeje i dzięki temu jest mi, widzicie, cieplutko. Swoją drogą, kapuca, czyli kaptur jest... No patrzcie, jak ja uroczo wyglądam! No... Coś jeszcze miałam powiedzieć. Co to jeszcze miałam powiedzieć? Moment, ja muszę się zastanowić. Skup się. Aha, ja dążyłam do tego, że dzisiaj też właśnie jest podobna pogoda, ale mój tata napalił w piecu. I jak mój tata napali, to jest tak gorąco, że normalnie trzeba, sami chyba trzeba chodzić w, nie wiem, z krótkim rękawką i w krótkich spodenkach. Naprawdę jest tak ogromnie ciepło. Ogromnie ciepło, jest naprawdę aż tak zbyt duszno, ale w swoim pokoju nie lubię mieć tak ciepło, więc ja zwykle wyłączam sobie grzejnik, bo ja lubię zasypiać, jak jest tak, no tak 19-23 maksymalnie stopnie, to wtedy czuję się idealnie, mogę się otulić kołdrą, bo ja nie lubię spać nieprzykryta, ja lubię być po prostu otulona, tak jakby ja się nawet przytulam, mam w ogóle dwie poduszki, jedna poduszka jest pod moją głową, a druga jest obok mnie i do niej się przytulam, tak jakbym się do chłopaka przytulała. Normalnie ja inaczej bez dwóch poduszek nie zasnę, poważnie, tak źle mi jest bez... Ja muszę mieć dwie poduszki, jedna do spania, druga do przytulania, naprawdę. No, czekam, aż będę mieć męża, wtedy będę mogła się do niego przytulać i nie będę potrzebować następnej poduszki. Chyba nie będę potrzebować, no. I powiem wam, że jechaliśmy tam nadaremno, okazało się, że moja mama zapomniała worków takich, nie takich, wiecie, zwykłych reklamówek, tylko takich worków na taką ziemię. I co? Benzyna się zmarnowała. Tak jak ostatnio było, co jechałam po tego swojego chłopaka do centrum, a się okazało, że on już dawno jechał do mnie autobusem, więc XD. No. Kituś! 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 Chodź, Zbigniewie! Jedzenie! Chodź, jedzenie! Dobra, kochani, idziemy teraz zapłacić rachunek za ten internet. Pamiętam jeszcze, jak kiedyś miałam tak słaby internet, że on działał tak, no wiecie, okropnie, że te filmy to były też bardzo, bardzo rzadko. Po prostu nie mamy internetu, nie wiem, jak tego wgrywać. Ale teraz na szczęście mam internet. Swoją drogą, gościu, co robił mi ten internet, to jego dziewczyna mnie znowu przyszła na spotkanie ze mną. Później się z nią spotkamy, wiecie, to taka moja obserwatorka. I on powiedział, że był w domu Najki, tej swojej dziewczynie, nie? Bo ona mnie znała i że mnie poznał. Bo ja patrzę, jakiś facet na mnie patrzy przez okno, nie z tego internetu. Ja mówię, nie wiem, o co mu chodzi, o co chodzi. A później się okazało, że on po prostu mnie pozna jako Najkę. I z drugiej strony jestem zadowolona, bo wreszcie mogę chodzić w takich butach zimowych, które uwielbiam. No nie mam, jak wam teraz pokazać, bo auto, czy się wstydzę, ale uwielbiam te buty. Teraz w sumie spotkałam znajomego, jak już wracałam, który chodził ze mną do liceum, do klasy. I świat jest mały, bo teraz jego brat chodzi z moją siostrą do klasy. Ale jest fajne, bo tak czasami tęsknię za tymi ludźmi w przeszłości, tak, bo z nim się dało fajnie pogadać. Ale nie podoba mi się to, bo mój tata świeżo pomalował furtkę i ja jej dotknęłam i się uwaliłam. Teraz tak starałam się zmyć.
Tak na żywo widać, że jestem jeszcze uwalona takim czarnym, taką czarną smołą. Dobrze, że to szybko umyłam, bo inaczej bym była cała czarna. Jak z innej beki, to miałam kiedyś książkę pana Tadeusza, no jak byłam w liceum i czytałam nie, bo jak teraz jesteśmy przy liceum. I moje rodzeństwo tą książkę z biblioteki popisało. No widzicie, właśnie w taki sposób, no tak popisane. Ja trochę starałam się zmyć, ale... O, tutaj też tak nawalone. Ale no widzicie później, co się z tym stało. Tak jakby ta strona się tak zdarła. I ja wam powiem, później musiałam całą książkę odkupić. Przynajmniej od pana Tadeusza, kiedyś będę chciała sobie znowu poczytać, to się poczyta.